Najwyższa Izba Kontroli jest na najlepszej drodze do przejęcia grupy roboczej EUROSAI do spraw technologii informatycznych. Grupa składa się z 32 NOK, najwyższych organów kontroli, i my uczestniczymy w jej pracach od początku, to znaczy od ponad 10 lat. Jej specjalnością nie są raporty, analizy, czyli dokumenty, które się opracowuje i publikuje. Jej specjalnością są narzędzia i ambicją, żeby te narzędzia były wykorzystywane w pracy najwyższych organów kontroli. Przydatne narzędzia, czyli zarazem ambitne i pociągające zadanie. Na początku byliśmy po prostu jednym z uczestników, słuchających, uczących się, biorących udział w dyskusji. Z czasem zaczęliśmy zgłaszać nasze pomysły, pokazywać, co potrafimy zrobić, i to zaczęło stanowić pewną wartość. 3 lata temu przejęliśmy podgrupę kierującą takim projektem, który od lat nie mógł się rozpędzić. Projektem, którego nazwa brzmi Control Space of e-Government. I tak naprawdę stało się to dla nas okazją do przygotowania takiego narzędzia, które niskim kosztem, bardzo niskobudżetowego narzędzia, które pozwala zestawiać i analizować raporty publikowane przez inne najwyższe organy kontroli w ten sposób, żeby cała społeczność NOK-ów mogła z nich korzystać. Te raporty są w sieci, ale no, nikt nie ma dzisiaj czasu, żeby czytać wszystko. Więc przygotowaliśmy tutaj i rozwijamy nadal narzędzie, które ma być pomocne. Pojawiła się ze strony przewodniczącego, a więc NOK Szwajcarii, propozycja przejęcia kierowania całą grupą. I muszę powiedzieć, że zastanawialiśmy się dłuższą chwilę, czy tę propozycję przyjąć, no, po prostu rozważając, czy damy sobie radę. Wyzwanie jest spore. Wystarczy spojrzeć na dotychczasowych przewodniczących. Grupa powstała z inicjatywy NOK Holandii. I oni, Holendrzy, byli pierwszymi przewodniczącymi. NOK Holandii w naszym środowisku znany jest ze swojej innowacyjności. To jest urząd, który pragnie pokazywać, że jest naprawdę na czele dobrych pomysłów, pomysłów, na które inni nie wpadli. Po Holendrach kierownictwo w grupie przejęli Szwajcarzy i oni z kolei charakteryzują się tym, że jest to jeden z najmniejszych NOK Europy, a równocześnie jeden z najbardziej efektywnych, najbardziej skutecznych. Są znani, są w czołówce wysoko cenionych najwyższych organów kontroli. Dla nas współpraca bliska przez lata z tymi urzędami była, wspomagała taki proces uczenia się. No, mówiąc wprost, mogliśmy patrzeć, jak oni działają i przede wszystkim pomyśleć sobie, aha, to w ten sposób można. Rzeczywiście my jesteśmy od obu tych instytucji instytucją większą, no ale mamy inne tradycje, inne podejście i wydaje się, że ten zastrzyk pomysłów, zastrzyk wzorców jest bardzo pożyteczny. No ale teraz stoimy przed wyzwaniem przejęcia całej grupy, którą no właśnie koledzy z Holandii i Szwajcarii kierowali. Szwajcarzy kierują nią zresztą jeszcze przez pół roku. Formalna decyzja o przejęciu zapadnie za pół roku na kongresie EUROSAI w Hadze w roku 2014. No, przy czym mamy za sobą poparcie całej grupy, więc tak jak powiedziałem na początku, jesteśmy rzeczywiście na dobrej drodze, żeby kierownictwo w tej grupie przejąć.